Na ławce rezerwowych zasiadają Krystian Trzebiński, Jan Brzykcy, Dawid Podlebniak, Kasper Panfil, Paweł Kowalczyk, Wojciech Wiktorowicz, Mateusz Matysiak, Jakub Jakubczyk. Trenerem drużyny gości jest Marcin Kośnicki, drugim trenerem Marcin Pierwoła. W składzie wyjściowym stali niewiadom wystąpią dzisiaj. Z numerem 93 bramkarz i kapitan drużyny Filip Łażejewski. Z numerem 3 Marcin Kotynia. Z numerem 8 Jan Dobko. Z numerem 10 Piotr Gulej. Z numerem 11 Jakub Pachniewicz. Z numerem 18 Robert Ognapa, z numerem 19 Mateusz Marusik, z numerem 23 Patryk Tuliński, z numerem 24 Daniel Padzianiński, z numerem 27 Dawid Świątek i z numerem 61 Przemysław Szubert. Ławka rezerwowych naszej drużyny to Sylwester Wojda, Andrzej Kołowczenko, Paweł Kuta, Daniel Woźniak, Damian Ściwiorek, Robert Świątnicki, Bartłomiej Kobułecki, Kasper Staszewski i Patryk Zielonka. Trenerem naszej drużyny jest Karol Jakubczak, drugim trenerem Daniel Lawerski, trenerem bramkarzy Waldemar Stasiewicz, a kierownikiem drużyny Mariusz Jaj. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka sędziowska z Wydziału Sędziowskiego w Łodzi, sędzia główny Mateusz Anielak oraz asystenci Andrzej Zasadziak i Adam Walgierz. Thank you.
Thank you.
Gości obejmują prowadzenie. Bramkę na 1-0 dla Ceramiki zdobył Marcin Mirecki. Yeah.
Zatrzymał. Albo teraz się.
Dawaj!
Oscar Koczyński.